Moi drodzy, krótki instruktaż korzystania z narzędzia PAJEK. To jest dosyć dziwne narzędzie. Za pierwszym razem, kiedy je odpalicie, ten interfejs będzie Wam się wydawał jakimś snem szaleńca, ale w tym szaleństwie jest metoda. Cały tutorial, całe ćwiczenie jest dosyć starannie opisane i nic dziwnego, bo jak sobie spojrzycie na to, jak głęboko zagnieżdżone potrafią być poszczególne menu w systemie pajek, to ciężko byłoby bez bardzo, bardzo szczegółowej instrukcji się w tym poruszać. Ja tutaj pokrótce postaram się Wam tylko wytłumaczyć, jaka jest ogólna filozofia pajeka, no a resztę to już zrobicie sobie samodzielnie, realizując ćwiczenie. PAJEK jest narzędziem, które ma zaimplementowaną masę algorytmów, metod, rzeczy, które pojawiają się w literaturze naukowej przedmiotu. No ale faktycznie płaci się za to trochę czytelnością interfejsu. Jak to jest zorganizowane? Generalnie, jak popatrzycie sobie, to zobaczycie, że lista menu jest zorganizowana dosyć specyficznie. Mamy tutaj powtórzenia, liczbę pojedynczej i liczbę mnogiej. Jest menu network i menu networks, jest menu partition i menu partitions, jest vector and vectors, permutation and permutations. Więc to są główne obiekty, na których pracuje pajek. W pajeku sieć jest reprezentowana jako network właśnie. Pojęcie partycji związane jest ze zbiorem wierzchołków. Partycja to specyficzny podział wierzchołków na podzbiory. Innymi słowy, można sobie wyobrazić partycję jako pewien atrybut, który jest przypisywany do każdego wierzchołka i jest to atrybut kategoryczny. Wartości tego atrybutu mogą nam podzielić zbiór wierzchołków na rozłączne zbiory, na przykład atrybut typu płeć, miasto zamieszkania, kolor, typ wierzchołka, coś takiego. Wektor to jest z kolei zmienna numeryczna, zmienna ciągła, która jest związana z każdym wierzchołkiem. Zatem na przykład stopień wierzchołka, albo pośrednictwo wierzchołka, albo page rank wierzchołka, albo cokolwiek tylko sobie możecie wyobrazić. Permutacja z kolei to pewien podzbiór zbioru wszystkich wierzchołków, tak? Pewna tylko grupka. Teraz postaram się pokazać kilka operacji w pajeku, po to, żebyście potrafili zacząć przynajmniej poruszać się w tym interfejsie. Zacznę od wygenerowania jakiegoś syntetycznego, niedużego zbioru danych, po to, żeby można było sobie go obejrzeć. W menu Network jest opcja Create Random Network. Ja sobie stworzę nową sieć zgodnie z modelem małych światów, Small World. Zrobię sobie tutaj sieć 100 wierzchołków. Każdy z nich niech ma, dajmy na to, 4 wierzchołków i zrobimy dosyć duże prawdopodobieństwo przepięcia krawędzi, niech ono wynosi 50%. Więc tu pojawia się takie okienko tylko z informacjami, no i pojawia się nasza sieć. I ona jest zaznaczona tutaj w tej sekcji związanej z sieciami. Pajek posiada wbudowaną możliwość rysowania. Ona się mieści w menu Draw. Draw Network powoduje narysowanie bieżącej sieci. Ta sieć wygląda w ten sposób. W menu Options troszeczkę pomniejsze wielkość wierzchołków. One są teraz dosyć duże, żeby stały się bardziej widoczne. I zastosuję może jakiś inny layout, bardziej losowy, który to mniej więcej nam porozrzuca. No więc mamy możliwość narysowania sieci. Teraz wyznaczymy sobie stopień każdego wierzchołka. Zauważcie, że stopień wierzchołka może być traktowany dwojako. Można wyobrazić sobie, że stopień wierzchołka jest sposobem partycjonowania grafu na zbiory wierzchołków, znaczy podzbiory, takie, że do każdego podzbioru trafiają wszystkie wierzchołki, które mają dokładnie taki sam stopień. Gdybyśmy chcieli dokonać sobie takiego partycjonowania grafu, to w menu Network, ponieważ to jest operacja na całej sieci, chcemy utworzyć nową partycję, Create Partition. Ta partycja ma być oparta na stopniu. Mamy tutaj stopnie wejściowe, wyjściowe, nasz graf jest nieskierowany, więc nie ma to żadnego znaczenia. Generujemy sobie, no i to okienko z raportem, może gdzieś sobie na dół zrzucę. Pojawiła się partycja, mogę ją sobie teraz podejrzeć i jak widzicie,
mam teraz 100 wierzchołków. Te wierzchołki mają wygenerowane jakieś tam etykietki i mamy stopień każdego wierzchołka. Ten stopień każdego wierzchołka jest teraz liczbą, ale co interesujące, te stopnie dzielą nam teraz całą sieć na podzbiory. Jeżeli chcemy narysować, zwizualizować sobie tą dopartycjonowanie, to możemy poprosić pajeka o narysowanie bieżącej sieci, tej, która jest aktualnie zaznaczona, z wykorzystaniem partycji. Taka operacja to Draw Network plus First Partition. Takie rysowanie spowoduje, że każdy wierzchołek, który ma ten sam stopień, zostanie przypisany do tej samej partycji i zostanie pokolorowany tym samym kolorem. No, oczywiście w tym przypadku to jest nieczytelne, nie widać tutaj specjalnie różnic, ale chodzi generalnie o ideę. Naturalnie znacznie sensowniej byłoby potraktować stopień jako daną numeryczną, tak? Ponieważ to jest jednak, no, mimo wszystko jest tam relacja częściowego porządku, możemy powiedzieć, że stopień równy 5 to jest więcej niż stopień równy 3. Jeżeli chcielibyśmy sobie wygenerować taki atrybut numeryczny, to musimy utworzyć nowy wektor, czyli z każdym wierzchołkiem powiązać nową daną numeryczną. W menu Network macie opcję Create Vector. Na bazie różnych miar centralności, tych miar centralności tutaj naprawdę jest bez liku, my wybierzemy sobie degree all i dostajemy wektor, który każdemu wierzchołkowi przyporządkowuje liczbę. Zauważcie teraz, że pajek zaznacza to jako liczbę, akurat pisząc sobie to z zmienną liczbą, z stałą liczbą miejsc po przecinku, ale jest to liczba, a nie tak jak poprzednio dana kategoryczna. Teraz możemy sobie to narysować. Domyślnie pajek będzie wykorzystywał wartość wektora do zmiany wielkości wierzchołka Network plus First Vector. Tak? I mamy wizualizację. Widzimy teraz, które wierzchołki mają większy, które z nich mają mniejszy stopień. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Do czego są te liczby mnogie? Weźmy sobie konkretny przykład. Wygenerujmy kolejny wektor, tym razem policzmy pośrednictwo każdego wierzchołka. Zatem stworzymy sobie nowy wektor, znowu to będzie miara centralności, tym razem betweenness. W efekcie dostaję nowy wektor zawierający pośrednictwo każdego wierzchołka. No i teraz oczywiście mógłbym sobie go na przykład zwizualizować i znowu zrobić draw network plus first vector. Ponieważ to pośrednictwo jest bardzo nieduże, więc musiałbym pewnie znacząco zwiększyć wielkość każdego wierzchołka. No, ciekawe, czy 25 wystarczy. Nie, jeszcze nie. No, i teraz mielibyśmy wizualizację na podstawie pośrednictwa. Natomiast te poprzednie wartości, wszystko, co wyliczyliśmy wcześniej, nie zostaje zapomniane. A tutaj mamy listę wszystkich wektorów, które wcześniej wyliczyliśmy. Tutaj będzie lista wszystkich partycji, które utworzyliśmy. Jeżeli w dowolnym momencie otworzycie sobie dwa wektory, to teraz w menu Vectors macie wszystkie operacje, które możecie wykonać jednocześnie na tych dwóch wektorach. Możecie je do siebie dodać, możecie je od siebie odjąć pozycyjnie, możecie je przez siebie przemnożyć, możecie sobie zrobić jakąkolwiek transformację, możecie policzyć sobie regresję liniową, gdyby to były jakieś atrybuty opisujące wierzchołki, moglibyście sobie tutaj zobaczyć, czy da się dopasować linię regresji do związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Jak można sobie wykonać jakieś zmiany koordynatów, i tak dalej, i tak dalej. Ja może sobie tutaj przykładowo przemnożę pośrednictwo razy stopień wierzchołka, multiply. W efekcie dostaję nowy wektor, który jest wynikiem mnożenia V2 razy V1. Jeżeli teraz próbuję sobie to zwizualizować, oczywiście znowu za duże te wierzchołki, weźmy je 10 razy mniejsze, to teraz mam wizualizację, która pokazuje mi, które wierzchołki mają jednocześnie duże pośrednictwo i stopień. Tak więc, jeżeli poszukujemy jakiejś operacji, która wymaga dwóch wektorów, dwóch atrybutów, dwóch zmiennych numerycznych opisujących wierzchołki, to wtedy należy sobie je wykonać. Prawdopodobnie ta operacja będzie gdzieś w Network Create Vector i tutaj możecie zobaczyć różnego rodzaju sposoby tworzenia wektorów. Przez na przykład można liczyć sobie k-cory, można liczyć sobie clustering coefficient, czyli współczynniki grupowania, no i cała masa różnego rodzaju miar centralności.
Co jeszcze? Możemy sobie swobodnie przechodzić pomiędzy jednym a drugim typem. Na przykład, wróćmy sobie tutaj do. Aha, i zawsze ten pierwszy to jest pierwszy operand. Tak? Weźmy sobie znowu stopnie. Stopnie wierzchołków. Teraz chciałbym podzielić sobie wszystkie wierzchołki w mojej sieci na wierzchołki o wysokim i niskim stopniu. Chciałbym sobie dokonać podziału, tak? Jakoś zdyskretyzować sobie ten wektor, wektor zawierający stopnie wierzchołków. Na przykład na, dajmy na to, na trzy grupy. Tak? Wierzchołki o niskim, średnim i wysokim stopniu. Jak coś takiego zrobić? Znowu, musicie tutaj wziąć pod uwagę filozofię Pajeka. My chcemy podzielić sobie zbiór wierzchołków na trzy podzbiory. To znaczy, chcemy wykonać partycjonowanie zbioru wierzchołków. Chcemy utworzyć nową partycję. Chcemy, żeby do pierwszej partycji trafiły wierzchołki o małym stopniu, do drugiej partycji o średnim stopniu, do trzeciej partycji o wysokim stopniu. Zatem chcę utworzyć partycję, chcę ją zrobić z wektora. Więc szukam w menu wektor i znajduję operację make partition, czyli biorę wektor i zamieniam wektor na partycję. W jaki sposób? Mogę ją sobie zrobić przez podanie pewnych interwałów, przedziałów, tak? Dyskretyzacji. Można sobie to zrobić albo przez podanie pierwszego punktu przedziału i krok, na przykład zaczynaj od wartości 10 i potem co 5 rób sobie przedziały, albo selected thresholds. Przy selected thresholds możecie albo podać konkretne wartości, tak, jako granice przedziałów dyskretyzacji, albo po hashu możemy sobie podać liczbę. Liczbę na przykład 3. Tak? I teraz zobaczmy, jak będzie wyglądało kolorowanie. I okazuje się, że ono wygląda w ten sposób. Mamy tutaj trzy partycje, mamy wierzchołki, czyli tak naprawdę Pajek wykonał tutaj dyskretyzację na przedziały o równej szerokości. Mamy tutaj dwa wierzchołki o niskim stopniu, w tym przypadku niski stopień wynosi 3. Mamy wierzchołki o średnim stopniu, to są te zielone, i mamy wierzchołki o wysokim stopniu, to są te czerwone. Mamy generalnie trzy partycje. Jeszcze raz, jak sobie tutaj spojrzymy, no widzimy, że mamy tak, partycje numer 1, 2 i 3, ale proszę pamiętać, że tutaj to są po prostu literały. No, to są dane kategoryczne, a nie numeryczne. Jeżeli już mam partycję, to mógłbym sobie teraz z partycji wyekstrahować sieć. Chciałbym na przykład wybrać tylko powiązania między tymi wierzchołkami, które należą do partycji drugiej. Zatem w menu Partition możemy wykonać sobie... przepraszam. OK, to jest jeszcze jedno. To są operacje. Jeżeli chcę wykonać teraz operację na dwóch obiektach różnych typów, na przykład na partycji i wektorze, albo na wektorze i sieci, albo na sieci i partycji, to szukam tego tutaj w operations. Jeżeli spojrzycie sobie na to, co można zrobić, na przykład mając sieć i partycję, czyli w zasadzie mówiąc poprawniej partycjonowanie, czyli konkretne podzbiory wierzchołków, to można wykonać operację na przykład extract. Można wybrać sobie podsieć, która jest generowana przez konkretną partycję, tak? Wskazać, które nas interesują. No to wskażmy sobie tutaj partycję drugą. Spójrzmy, co uzyskaliśmy w efekcie. Dostaliśmy nową sieć. Ta oryginalna nasza sieć zawierała 100 wierzchołków. Ta, którą teraz wyekstrahowaliśmy, zawiera 75 wierzchołków. Jeżeli teraz ją narysuję, to są tylko te wierzchołki. To są te wierzchołki, które w oryginalnej sieci wcześniej były pomalowane na zielono. Chcę sobie zobaczyć. Tak, jeszcze raz. Przepraszam. No właśnie. Żeby można było wykonać jednocześnie operację, na przykład taką jak narysowanie sieci i partycji, to musimy się upewnić, że sieć i partycja, razem z którą chcemy rysować, mają ten sam rozmiar. Teraz zauważcie, że Pajek wyświetla na liście partycji, wyświetla partycję cluster równe 2, czyli tą przed chwilą, z którą pracowaliśmy, czyli tą wyekstrahowaną podsieć zawierającą tylko wierzchołki z danej partycji. Nasz oryginalne partycjonowanie na wierzchołki o niskim, średnim i wysokim stopniu było tutaj. Tak? Więc tutaj widzicie teraz, że te, które są narysowane na zielono, to rzeczywiście były te wierzchołki, które wyekstrahowaliśmy za pomocą operacji łączącej ze sobą sieć i partycję. Zatem jeszcze raz, żeby to było jasne. Mamy w gruncie rzeczy w tym ćwiczeniu korzystamy z trzech
typów obiektów sieci, partycji i wektorów. Sieć to wszystko razem, partycja to podział zbioru wierzchołków na rozłączne podzbiory, wektor to przypisanie do każdego wierzchołka danej numerycznej, danej ciągłej i odpowiednio menu partitions zawierają operacje, które można wykonać jednocześnie na partycjach, na dwóch partycjach, na przykład zrobić sobie znowu jakieś sumy zbiorowe, min, max, połączyć je ze sobą i tak dalej. Wektor to są rzeczy, które można zrobić z wektora, czyli na przykład można tworzyć sobie stały wektor albo stworzyć sobie jakiś skalar, tak, wyliczyć wartość minimalną, maksymalną z wektora, można stworzyć sobie jakąś właśnie, przerobić sobie wektor na partycję i tak dalej, i tak dalej. Pajek nie zawiera jakichś bardzo zaawansowanych metod rysowania, nawet jak spojrzycie sobie tutaj na listę możliwych dostępnych layoutów, nie ma ich zbyt wiele, tak, poza takimi klasycznymi typu Circular albo Kamada Kawaii, czyli tym bazującym na siłach, którym przed chwilą widzieliśmy. Jest jeszcze Fruchterman Rheingold, ten, który generuje takie bardziej sferyczne rozłożenie wierzchołków. Ale tak naprawdę tutaj poza tym wiele, wiele rzeczy nie ma. No są jakieś takie podstawowe rzeczy, typu, że można ustawiać sobie kształty, wielkości, kolory, to czy będą etykiety, czy nie będzie etykiet, no, ale tak naprawdę to tutaj rysowanie jest pewnego rodzaju tylko dodatkiem do wszystkich dziesiątków, jeśli nie setek metod i algorytmów, które są tutaj zaimplementowane. Sam pajek nie posiada żadnego API, więc nie da się tego wykorzystać produkcyjnie. To jest narzędzie czysto badawcze, eksploracyjne. Jego główną zaletą jest oczywiście fakt, że po pierwsze potrafi przetwarzać dosyć duże sieci, szczególnie ta wersja XXL, którą możecie sobie za darmo ściągnąć. Oczywiście całość jest za darmo, to jest open source. No i ogromna, ale to ogromna liczba algorytmów, które są tutaj zaimplementowane. Autorzy pajeka cały czas nad tym pracują i co ciekawsze, propozycje z literatury bardzo szybko doczekują się swoich implementacji wewnątrz pajeku. Wydaje mi się, że to ćwiczenie, które dla Was przygotowałem, jest wystarczająco starannie opisane, a jeśli pojawią się jakieś problemy, pytania, wątpliwości, to oczywiście z przyjemnością wyjaśnimy je sobie w trakcie konsultacji. Także życzę cierpliwości, życzę sukcesu i niezapomnianych przeżyć w pracy z tym, no nie da się ukryć, wyjątkowym programem, przynajmniej jeśli chodzi o interfejs użytkownika.